Nazywam się Natalia Kuntyć, to jest co do zasady vlog o muzyce, ale tymczasowo przejęła go literatura. Przez pewien czas teraz nie było odcinków z dwóch powodów. Po pierwsze, bo właśnie wydałam książkę i jest troszeczkę latania dookoła tego. A po drugie, no mamy tutaj troszeczkę szaleństwo życiowe, więc wiele rzeczy będzie się u mnie w ogóle życiowo zmieniać. I dopóki się to nie ustabilizuje, no to też nie mam za bardzo głowy tak do nagrywania. Otrzymałam troszeczkę pytań w związku z procesem wydawniczym, dlatego odpowiem na nie. Proces twórczy, widzę, nie interesował ludzi aż tak bardzo, ale na przykład było pytanie, czy osoba młoda może być pisarzem? No myślę, że może. Zawsze uważałam, że osoby młodsze są bardzo kreatywne, może nawet bardziej. Natomiast coś, co szczególnie w zawodzie pisarza jest ważne, w zawodzie pisarza, już mówię, jakbym była jakąś tam zawodową pisarką znaną dawno, ale wiem, że jest potrzebne doświadczenie. Takie ogólne życiowe. Przygotowując się do napisania książki, trzeba swoje przeżyć. I trzeba mieć dobry zmysł obserwacji i robić notatki. Dlatego, że to każdy pisarz to powie, dobre pomysły uciekają z głowy. Jak myślę też nad ewentualnie jakąś sceną w przyszłości, która mi się gdzieś przyda, zapisuję sobie teksty, które po prostu mi przyjdą do głowy. Bo tak to jest z najlepszymi żartami, wcale nie musimy ich wymyślić żartami, w ogóle jakimiś takimi spostrzeżeniami. Rzadko przychodzą nam one do głowy w tym momencie, kiedy naprawdę ich potrzebujemy. Często dopiero po pewnym czasie. Na pewno, będąc pisarzem, nie wolno się zamykać w czterech ścianach. Niestety, trzeba wyjść do ludzi, albo chociażby, żeby się tym ludziom bardzo dobrze przyjrzeć. Widziałam taką koszulkę, kiedy się wklejałam. Bad choice, good story. Wszystko... Myślę, że ona wiele tłumaczy, wiele wyjaśni. Zły wybór, dobra historia. Poza tym, dzięki perspektywie czasowej, potrafimy wiele rzeczy dostrzec, które może na początku nam się wydawały, że były inne. Ja na przykład szczerze mówię, że nie dojrzałam do pisania literatury pięknej. Moja książka jest literaturą rozrywkową. Ale też ją zmieniłam, żeby była bardziej komercyjna, bo trochę poszalałam w pierwszej wersji. A myślę, że teraz czytają nawet jacyś normalni ludzie i mówią, że się da się czytać spoko, więc... A, no i na pewno osoby młode mają z kolei tę przewagę, że mogą pisać bezpośrednio do swojej grupy odbiorców w swoim wieku. Co trzeba zrobić, jak już się ma napisaną książkę? No tak, ja miałam faktycznie napisaną książkę i chciałam ją wysyłać do wydawnictw. Tylko wtedy miałam troszeczkę kłopotów ze zdrowiem i po prostu nie byłam w stanie tego zrobić. Po prostu fizycznie nie byłam w stanie tego zrobić. I dlatego ona leżała u mnie bardzo długo na komputerze i nic się z nią nie działo. Natomiast to, co powinnam była wtedy zrobić, to napisać jej streszczenie. Na przykład na A4, jedną stronę A4. Oczywiście z uwzględnieniem spoilerów, bo to idzie do wydawnictwa, więc wydawnictwo musi stwierdzić cała akcja, czy się trzyma kupy, czy nie. Napisać to takim językiem, oczywiście, żeby było ciekawe dla osoby tam z redakcji, która otwiera tego maila. Trzeba przygotować treść krótkiego maila wprowadzającego. Oczywiście te wszystkie rzeczy muszą być absolutnie pozbawione błędów, muszą być napisane fajnym językiem. No żadna ta ortografia, stylistyka. Są wydawnictwa, które dostają bardzo dużo maili i po prostu czytają tylko mail wprowadzający i streszczenie i na tym się kończy czytanie. Jeżeli tam są już jakieś wady, no to taki redaktor, który dostaje no po kilkanaście propozycji dziennie nawet w dużym wydawnictwie, no to już będzie widział, że aha, tutaj pewnie coś nie styka. Do jakich wydawnictw trzeba wysyłać? No moje wydawnictwo się właśnie do mnie zgłosiło w ten sposób, że moja koleżanka wiedziała, że ja mam ten tekst i jej koleżanka z
z wydawnictwa poczytne.pl. No, miała po prostu to wydawnictwo. Do skontaktu się z Natalią, bo Natalia ma fajną książkę do wydania. No i tak się dogadałyśmy. Agnieszka wzięła ten tekst. I no, tak mówię, to w sumie może nie jest aż taka totalna komercja. Jak chcesz się przebić, to może jakieś non-fiction teraz jest popularne, jakieś reportaże. No ale ona powiedziała od razu, nie, od razu biorę to, że to jest super. No i tak ruszył proces wydawniczy. Natomiast co do zasady, należy się przejść, wiemy co napisaliśmy, prawda? I trzeba się przejść po księgarniach i poszukać, jakie wydawnictwa wydają książki w tym stylu. Bo słyszałam o historiach, jak to trafia kryminał do PWN-u, czy coś w tym stylu, nie? Można oczywiście również poszukać wydawnictw w internecie. Niekoniecznie musimy wydawać w dużym wydawnictwie. No ja wydałam akurat w wydawnictwie takim niewielkim. Mam bardzo fajną umowę. Proces, cała redakcja była świetnie zrobiona. Zero jakichś problemów, niedomówień, uciekania, ginięcia osób. Wiem, że różnie to bywa w pracy projektowej z kimś. Relacje jak najbardziej koleżeńskie, partnerskie. No, więc można po prostu bardzo dobrze trafić. I są takie mity, że wydawnictwa nie wydają debiutantów. Są to mity. Wydawnictwa szukają książki, która im się sprzeda. Więc jeżeli nasza książka ma potencjał rynkowy, no to nawet jeżeli jesteśmy debiutantem, no to trzeba po prostu dobrze skierować swoją ofertę do odpowiedniego wydawnictwa, napisać fajne streszczenie i napisać jakiś fajny swój króciutki biogram, króciutki mail wprowadzający. No i wtedy to gdzieś tam pójdzie dalej po prostu do recenzji wewnętrznych. Mówi się, że wydawnictwa nie promują debiutantów. No, bywa, że możemy gdzieś tam zostać zapchać dziurą w jakimś wydawnictwie faktycznie. W ogóle uważam, że każdy autor zawsze powinien robić promocję, no bo to nie zaszkodzi, a bardzo pomoże. Tak czytałam, że przy trzeciej książce się rozkręca, więc no zobaczymy. I don't need money, I don't need sleep. Everything's funny when it's just you and me. Tired of people asking what I do when I'm alone. Niektórym oczywiście chwyta już od razu przy pierwszej, zwłaszcza jeżeli albo mieli szczęście, albo no super książka, albo po prostu była tak wypromowana dobrze, że wydawnictwo od razu rzuciło duże wydawnictwo. Dziesiątki tysięcy do Empiku. W Polsce bestseller to 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Mówi się, że debiut, jak się dobrze sprzeda 500 tysięcy sztuk, no to jest dobrze sprzedany debiut. Dosyć tragicznie to brzmi. Ja zawsze uważałam, że można sprzedać lepiej, więcej, ale teraz widzę, jakie są na przykład problemy z współpracą z dystrybutorami. Księgarze, no też tak, wystarczy popatrzeć, co jest w księgarniach na wystawach. Jakieś poradniki, albo jacyś celebryci, albo no już naprawdę autorzy, którzy są już znani po prostu nawet ludziom, którzy nie czytają książek. Albo Murakami teraz, jakiś nowy wyszedł i Twardoch wyszedł nowy, no to one tam będą promowane. No i jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę teraz, mianowicie ludzie, widzowie tego kanału, no na przykład nie zarabiają aż tak strasznie dużo pieniędzy. Kto kupuje moją książkę? Może nawet niekoniecznie grupa docelowa, ale ludzie, którzy mają pieniądze. Ale tu wszystkim zainteresowanym już mogę powiedzieć, że w czarny piątek, 23 listopada, na stronie mojego wydawnictwa będzie dzień darmowej dostawy, więc cena to będzie tylko 35 zł bez kosztów wysyłki na stronie sklepu, który tutaj wklejam poniżej filmiku. Ile czasu czeka się na odpowiedź od wydawnictwa? Z tego co czytałam, co robiłam research, to po 3 miesiącach trzeba się upomnieć. Tak jak mówiłam, wydawnictwa dostają bardzo dużo propozycji wydawniczych. Czasem faktycznie ono gdzieś tam zniknie, a czasem po prostu wprost się dowiemy wtedy, że nie przypadł ten nasz rękopis do gustu redaktorom. I należy uważać na takie wydawnictwa, które publikują za pieniądze autora. Wbrew pozorom zadebiutować można w normalnym wydawnictwie. Jeżeli normalne wydawnictwa nam nie odpowiadają na nasze maile, no to też może coś tam z naszym tekstem jest nie tak, nie halo. Jeżeli jest niekomercyjny, no to
wątpię, że Vanity, to znaczy Vanity Press, te wydawnictwa za pieniądze autora to sprzedadzą. To już bardziej self-publishing, że możemy znajomym sprzedać i koszty się zwrócą. Ja nie krytykuję tak totalnie tego wydawania za pieniądze autora. No należy uważać na to, nie dać się w to wciągnąć, bo można naprawdę zapakować po, nie wiem, 10 tysięcy, a zwróci się z tego 1000 może, a promocji, dystrybucji nie będzie z tego żadnej. Więc no jest parę takich historii z sukcesem i jest bardzo dużo porażek, o których się głośno nie mówi. Twoje wydawnictwo mocno ingerowało w proces twórczy? Nie ingerowało. Jak znalazłam swój stary tekst, no to najpierw sama go przerobiłam. Potem pracowałam z Judytą z fanpage'a Czerwone Ptaki wylecą ze wschodu, zniszczą Paryż w nocy, która była moją taką prywatną korektorką i te wskazówki, które od niej wtedy dostałam, żeby tam eliminować powtórzenia, parę jakichś takich gramatycznych spraw, to mi bardzo pomogło co do rzeczy, które potem sama gdzieś tam widziałam, poprawiałam. No i w takiej wersji to trafiło do wydawnictwa już, no troszeczkę, że tak powiem, wyplewione tam zostały różne naleciałości. I wtedy poszło to do redakcji. I redaktorka, która będzie wkrótce już panią doktor na Uniwersytecie w Gdańsku, Marta Nowicka, znaczy zadaniem redakcji redaktorki jest sprawdzenie, czy tam się akcja trzyma kupy, czy bohaterowie się tam wszystko zgadza, czy trzeba dopisać jakieś akapity, jakieś wątki. No moja książka akurat długo leżała i była już mocno przemyślana, więc niewiele tych poprawek było. Troszeczkę tu czy tam się zmieniło. Gdybym miała na przykład książkę po prostu świeżo po napisaniu i powiedzmy tam po jakimś tym pierwszym odleżeniu i po jakiejś swojej redakcji, swojej pierwszej, gdyby nie była może tak przemyślana, może potrzebowałabym więcej pomocy ze strony redakcji, może tam by było wtedy więcej rzeczy do zmian. Na pewno redaktor to jest taka osoba, którą możesz zapytać, czy te wszystkie wątki są w porządku, czy akcja się dobrze toczy, czy bohaterowie są ciekawi, czy coś tam może im zmienić, bo nie ma, znaczy no, im lepiej zrobiona redakcja, no to tym lepiej się potem czyta ten tekst, nie? No i potem tekst poszedł do korekty językowej już po tych poprawkach takich redakcyjnych, które też troszeczkę były językowe i to już było polerowanie tekstu. Wszystkie jakieś takie stylistyczne potworki, które do tej pory się uchowały, no to ukręcono im głowy. Moją drugą korektę robiła Agnieszka Morzejko, też z Uniwersytetu w Gdańsku. No tak, Judyta też z Uniwersytetu w Gdańsku, tak jakoś poszło. No. Potem jeszcze się robi korektę na druku, czy tam nie zostały jakieś pojedyncze literki na końcu wersu, czy skład jest dobrze zrobiony, czy nic się tam nie wykrzaczyło. No i tyle. I w tym czasie, jak u mnie to było naprawdę od czerwca do dosłownie do końca października łącznie z drukowaniem. Ale w dużych wydawnictwach, czy takich, które więcej wydają, czy takich, gdzie trzeba więcej redagować, ten proces może być dłuższy. Przez to, że redakcja zajmuje bardzo dużo czasu. I równolegle z redakcją i z korektą robiłyśmy ilustracje. Ilustracje robiła Iga von Geiso i były jeszcze te ilustracje muzyczne, które robiło Poznańskie Studio Znacznik. Z drukarnią akurat u nas nie było problemu. Moja wydawczyni Agnieszka się z nim jakoś tak bardzo dobrze dogadała, więc poszło bardzo sprawnie. Ale też słyszałam różne rzeczy, że czasem w drukarniach się to przeciąga. Skład też poszedł bardzo, bardzo szybciutko, to też robił nasz znajomy. Jeden był problem, że nie doszedł plik z korektą jeden, gdzieś tam przy ilustracjach zmieniałam troszeczkę o postaciach i wydrukował się próbny egzemplarz bez tych poprawek. I ja czytam i widzę, o kurczę, nie ma tych zmian. No gdzieś coś tam się zapodziało. Aha, jeśli chodzi o debiuty, ludzie często nie wiedzą, ile książka jest warta i czy w ogóle można z tym wyjść do ludzi.
no nie tylko debiuty, ale przede wszystkim debiutant nie wie, na czym stoi. Nie zna rynku, nie wie, co z tym dalej zrobić. Ja tutaj jeszcze podlinkuję jedną rzecz. To prowadzi no, już pani doktor z Uniwersytetu Śląskiego, Kinga Rak. Ona mi za to nie zapłaciła, natomiast ja należę do grupki na Facebooku, z której się dowiedziałam wielu ciekawych rzeczy. I ona teraz robi taki program dla debiutantów. Wiem, że tam u niej można w firmie w twardej oprawie zamówić sobie recenzję swojej książki, czyli mocne, słabe strony, grupę docelową, bo w liście do wydawnictwa powinno się wspomnieć, kto jest grupą docelową. No i podobno tam doradzają też, do których wydawnictw się skierować. No przy czym nie jest to usługa darmowa, ona trochę kosztuje, ale myślę, że ja bym się na to zdecydowała, gdybym znała taką możliwość i no i gdybym nie miała swojego wydawcy. Myślę, że każdy tekst można doprowadzić redakcją do tego, żeby był fajny. Co najwyżej trzeba sporo pozmieniać w nim. Tak więc nawet jeżeli ktoś już napisał książkę, no to ta najtrudniejsza część jest już za tobą. A potem możesz przy niej no, rzeźbić tak jak rzeźbiasz troszeczkę. Zawsze uważam, że można po prostu zgłosić się do redakcji i po prostu z kimś, z redaktorem profesjonalnym przepracować ten tekst. No tak jak mówię, nie jest to darmowe, jest to dosyć drogie, ale uważam, że po redakcji można znaleźć po prostu wydawcę. Albo nawet jeżeli się człowiek zdecyduje na self-publishing, no po prostu tekst wtedy będzie fajniejszy dla czytelnika. A, no i jeszcze teraz spotykam się trochę z ludźmi i ludzie mnie pytają, przecież twój vlog jest taki niszowy, nikt tego nie ogląda, nikt cię nie zna jako autorki. No będę go trochę odniszowiać, tego vloga, ale to, że jak już sobie tutaj ustabilizuję rzeczy w życiu. Ale no co do zasady, przecież on powstał jako promocja muzyki spoza głównego nurtu medialnego, więc zawsze tak będzie, no i cóż. Ludzie co najwyżej nie wiedzą, co tracą. Wierzę w to, że treść się obroni i wierzę w to, że będą czytelnicy, którzy będą zadowoleni i z czasem to się wszystko po prostu rozkręci. I myślę, że vlog też. Tak więc na razie to tyle w tych sprawach literackich, wydawniczych. Następny odcinek już będzie typowo pogrzebowy, bo wreszcie będzie pogrzebowa lista przebojów. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa!